Każdy naród ma swoje charakterystyczne zachowania i stereotypy. Jeśli ktoś powie ci, żebyś udawał Niemca, prawdopodobnie spoważniejesz i przyjmiesz postawę sztywną. Jeśli ktoś powie, żebyś udawał Włocha, rozluźnisz się i zaczniesz głośno mówić, bogato przy tym gestykulując. Jeśli ktoś powie, żebyś udawał Polaka, pewnie pobiegniesz grać w Wiedźmina albo inną grę traktującą o rycerstwie lub lotnictwie. Chociażby w takiej grze jak Chivalry, w każdej rozgrywce spotkałem przynajmniej jednego Polaka, a najczęściej było ich kilku. Są jeszcze tacy, którzy się w ogóle nie przyznają do swojej narodowości, więc możliwe, że na serwerze grali sami Polacy. Nasi przodkowie słyną z waleczności. Zgodnie z zasadą przenoszenia sukcesu, które działa bardzo dobrze w sporcie, identyfikując się z nimi, mamy poczucie, że też należymy do tej elitarnej grupy. Ich sukces buduje trochę nasze poczucie wartości. Zatem nie ma lepszego sposobu, aby przekonać się, że faktycznie należymy do tej elitarnej grupy, niż naostrzenie swojej szabli i ruszenie w miasto. No okej, jest sposób, który może i ma mniejszy wpływ na historię i nagłówki gazet, ale jest bezpieczniejszy dla wszystkich. Choć wirtualne potyczki nie są w żadnym aspekcie sprawdzianem na rycerskość, to pozwalają ruszyć nieco wyobraźnię i przejść z roli kibica do uczestnika. Jest trochę tytułów, które pozwalają nam się wcielić w rolę średniowiecznego wojaka i teraz pojawił się kolejny. Mordau albo Mordhau, nie wiem od czego jest nazwa, ale dla mnie jest niezapamiętywana do tego stopnia, że aby w nią ponownie zagrać, muszę odwiedzić swój własny profil Steama, żeby sprawdzić ostatnio grane gry. Chociaż jeśli uznać, że wymawia się to jak know-how, to Mordhau jest po prostu wiedzą o sposobach mordowania. Okej, nieważne. Gra wyszła wieczorem w poniedziałek, więc to są moje bardzo wczesne wrażenia z gry. Ten tytuł wydaje się być następcą Chivalry, bo wizualnie jest bardzo podobny. Podobne jest również nieco toporne poruszanie się postaci. Dodaje to nieco realizmu, ale są też momenty, kiedy mamy wrażenie, że poruszamy się kostką tofu z przyczepionym do niej orężem. Jedno jest pewne, w żadnym momencie ewolucji tej gry nie będziemy robić wallrunów jak Titanfall. I może to jest dość dobra obietnica. Oczywiście, gdy mamy grę opartą o walkę bronią białą, musimy mieć jakiś w miarę sensowny system walki. Od dawna nikt nic idealnego nie wymyślił, ale są techniki, które sprawdzają się lepiej lub gorzej. I mam wrażenie, że ta gra poszła w stronę lepiej. Skomplikowana walka bronią białą wymagałaby wykorzystywania całej klawiatury, więc wymagane są pewne uproszczenia. Tutaj odpada nam styl walki, czyli praca nóg i ułożenie ciała, więc każdym orężem po prostu walimy po przeciwniku, aż ten przybierze postawę horyzontalną. Za to dostajemy dość ciekawy system ataków. Możemy markować uderzenia, robić przejścia ze sztychów wcięcia i odwrotnie. Blokować, ripostować, wymijać, no i kopać swojego przeciwnika, bo w walce na śmierć i życie nawet gryzienie oponenta nie odbierze nam honoru. Ważniejszy jest jednak sposób zadawania cięć. W tym tytule wychylenie kursora decyduje o kierunku cięcia. Mała strzałka na środku ekranu pokazuje nam, z której strony postać wyprowadzi atak, więc zamiast wielu przycisków na klawiaturze i myszce, po prostu machamy kursorem. Zatem w trakcie walki nasz ekran chwieje się i miga, tworząc realistyczny chaos. I zakładam, że jest to rozwiązanie, które szczególnie epileptykom przysporzy wielu ekscytujących chwil. Z całym systemem walki, pół żartem, pół serio zaznajomi nas tutorial. Are you ready for the hands test? Here we go. Hands! Który warto zrobić nie tylko ze względu na kasę. Tutorial, mimo że mówi chyba o wszystkich aspektach walki, to głównie skupia się na tych prostych, ale nie daje przećwiczyć tych nieco bardziej skomplikowanych. Widać, twórcy założyli, że tutorial dla zaawansowanych odbywa się w boju. Jeśli chodzi o samą walkę, to bez względu jak finezyjny system zostanie nam przedstawiony, to w ostateczności wszystko sprowadza się do naprzemiennego używania bloku i ataku w towarzystwie okazjonalnych kopów. W tym i każdym innym tytule wyobraźnia ma naprawdę sporo do nadrobienia. W grze dostępna jest zbrojownia. Przy tworzeniu własnego stylu mamy do dyspozycji pancerze, oręż i pasywne skille. Ograniczenie jest takie, że mamy określoną pulę punktów, na ten moment 16, a każdy element ekwipunku to koszt iluś tam punktów. Dodatkowo za kasę w grze i doświadczenie odblokowujemy dodatkowe elementy wyposażenia. Są również elementy wyłącznie kosmetyczne i mają na to osobne sloty. Nie znalazłem możliwości kupienia złota za realną kasę, więc to póki co idzie na plus. Kto wie, jak będzie później. Na szczęście nie musimy się męczyć z samodzielnym tworzeniem stylu. Twórcy przewidzieli cierpliwość graczy i przygotowali kilka już gotowych, bez potrzeby zagłębiania się w szczegóły. Do grania mamy kilka trybów. Jednym z nich jest oczywiście Royal! Bo gry też ulegają modzie. Mamy potyczkę z przejmowaniem punktów, a także hordę, w której zmierzymy się ze sztuczną inteligencją, która w przyszłości wykorzysta to jako feedback przy procesie eksterminacji ludzkości. Choć pewnie sami zrobimy to pierwsi. AI jest niestety beznadziejnie głupie, więc walka w hordzie głównie polega na sprostaniu coraz to większej liczbie przeciwników, którzy z czasem również coraz lepiej są wyekwipowani. No i to tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Jeśli powstanie nowy content lub coś będzie wymagało sprostowania, wtedy nagram kolejny film. Aktualnie gra jest za
97 polskich nowych złotych, więc to cena w miarę do zaakceptowania. Szczególnie, że dużo starsze Chivalry jest zaledwie o 10 zł tańsze. Jak to jednak bywa w grach o średniowiecznych walkach, na forum steamowym toczy się batalia o wprowadzenie kobiet i czarnych postaci. Z realnych problemów, wartych wspomnienia, to to, że na ten moment, kiedy to nagrywam, za udział w walkach nie dostajemy ani XP, ani złota. Dla jednych to tylko dodatek, dla innych dealbreaker, dlatego wspominam o tym na końcu. Zanim kupisz, sprawdź przyczepione tematy deweloperów na Steamie oraz komentarze, czy problem został już rozwiązany, jeśli jest to dla ciebie istotne. Niby niewielka rzecz, ale skoro twórcy decydują się wprowadzić wzmacniacz zaangażowania, to powinien on działać, a nie działa. Zabawne, że obecnie, żeby chcieć grać, musimy mieć zablokowaną część kontentu, którą będziemy stopniowo odblokowywać za czas poświęcony w grze. Ale to temat na inny film. To tyle z pierwszych wrażeń z tej gry. Jeśli przydał ci się ten film, wciśnij przycisk subskrybuj, a także daj łapkę w górę, wtedy wiem, że czas spędzony na tworzeniu go miał jakiś sens. I jak zawsze, jeśli się ze mną nie zgadzasz lub film ci się nie podobał, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.